Oto Manon Baptiste, agentka francuskiego ruchu oporu. Rudowłosa Manon urodziła się 1 maja 1912 roku w małej wiosce Debesin we Francji, ale większość życia spędziła w Paryżu, gdzie mieszkała ze swoim starszym bratem Jacquesem. Jej ojciec był francuskim żołnierzem podczas I wojny światowej i został brutalnie zagazowany przez Niemców w 1917 roku. Po inwazji Niemiec Manon i Jacques dołączyli do milice, aby stawić opór najeźdźcom. The First World War. Victory had been ours, but we would soon fail at the peace that followed. Our leaders appeased the growing evil instead of fighting it, sacrificing our future. We vainly reinforced our borders with concrete while we evacuated our children from the cities. There was something terrible brewing with our old enemy, and no one seemed able to stop it. The world was about to find out what happens when an entire nation is swept by madness. What would you do? Surrender? Collaborate? Or resist? Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale. Zagrajmy w Medal of Honor Underground na PlayStation 1. Oh yeah! Kto by się spodziewał, że w końcu zabierzemy się za jakąś gierkę pokroju Call of Duty czy Medal of Honor, czyli po prostu zwykły FPS. No, ja bym się tego oczywiście nie spodziewał, no ale jako, że w ankiecie to jest jedna z ostatnich gier, nie licząc trylogii Sonic Advance, i proszę mi tutaj nie spoilerować, dziękuję. Okej, jesteśmy sobie w opcjach, więc będziemy mogli sobie zrobić krótką synchronizację, tak więc... tutaj będziemy mogli sobie, musiałem sobie aż ustawić, kurde, żeby nie było, że ja, kurde, zrobię synchronizację i raptem coś nie załapię, tak więc... Prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Dokładnie tak. Tak więc, moi drodzy, kto by się spodziewał, że będę nagrywał FPS-a, nie licząc Far Cry'a oczywiście, którego nagrałem na kanale, to jest jakby drugi oficjalny FPS, którego nagrywam i... No cóż, miejmy nadzieję, że nie ostatni. Zapraszam was bardzo serdecznie na nostalgiczną przygodę z Medal of Honor Underground na PlayStation 1. To jest gierka, którą uwielbiałem. Uwielbiałem i nadal lubię, ponieważ kojarzy mi się ona z dzieciństwem. Pamiętam, że mój tata grał w tę gierkę i mój kuzyn na Playaku 1. No i przyznam, że dzieciństwo jest dosyć srogie, jeżeli chodzi o tę produkcję, w sensie takim, że wspomnienia z dzieciństwa jak najbardziej są. Oczywiście gierki nie udało mi się nigdy przejść, nawet nie mogę powiedzieć, że ja do połowy doszedłem, bo niestety tego nie pamiętam. Znaczy, mniej więcej pamiętam, gdzie ja doszedłem, ale to na pewno nie jest połowa gry, więc no, będziemy praktycznie większość, jak nie 90 albo 80% gry robili na ślepo. Tak więc... Co ja mogę powiedzieć o Medal of Honor Underground, moi drodzy? Medal of Honor Underground jest grą z 2000 roku i fabuła tej gry, tak jak już widzieliście po filmiku instruktażowym, chciałem powiedzieć, po wprowadzeniu do gry, gra toczy się przed wydarzeniami z pierwszego Medal of Honor. Opowiada ona o podziemnej działalności Manon, czyli naszej głównej protagonistki, tak? Nie gramy tutaj protagonistą, tylko protagonistką. I jest to jakby wszystko, cała ta opowieść jest przed przystąpieniem Amerykanów do wojny i zwerbowaniu do OSS. Bohaterka bierze udział w tajnych misjach w Europie oraz Afryce i tak dalej, i tak dalej. No zresztą będziemy mogli zobaczyć sobie mniej więcej, jak to wszystko będzie ze sobą ładziać. Tak więc bez zbędnego przedłużania rozpocznijmy sobie nową gierkę i... Posłuchajmy, co tutaj będą mieli nam do powiedzenia. No, w sensie, co tam będzie miał lektor i tak dalej do powiedzenia.
Bonsoir, Manon. I'm sorry to call you over on such short notice, but we have an important new mission. Remember that Danish boy who lives below me? You know, Niels, the one who keeps asking me about the resistance. He's always saying that he wants to join because his home country is occupied just like France. I didn't think he was serious, but tonight he's brought me a tip that we should definitely take advantage of. Remember how the Nazis took over the Paris Academy of Music and started using it as a makeshift armory? Niels said that they're transferring a whole truckload of ordnance later tonight from there to the Gestapo field office in Dubuisson. He stole a copy of the manifest and showed it to me. The truck will be carrying crates of ammunition, explosives, small arms, and even a few heavy machine guns. Just the kind of supplies we need to restock our weapons cache. I will need you to be my lookout tonight while I hijack the truck. It should be fairly simple, since the Germans won't be expecting us. When this is all over, we may have a new member for our little resistance team. As always, if we get separated, head for the catacombs and meet up with the people there. Tell them you're my sister, and they will help you. It's getting late. We'd better move out. Tak więc, tak jak widzicie, przenosimy się do, że tak powiem, pięknych czasów, gdzie była getto właśnie, było gestapo, godzina policyjna, wiecie, te różne inne tego typu rzeczy, no. Generalnie, no, to były czasy, gdzie jak się wyszło, jak była godzina policyjna, to można było kulkę w łeb dostać przy okazji, albo zostać zaaresztowanym, no, wiecie, wszystko się tam działo, tam był totalny Saigon, no, rozpierducha, wszyscy wiemy, jak to było za czasów wojny. Tak więc jedziemy z Koksem, zaczynamy naszą pierwszą misję, wcielamy się w Manun i zobaczymy, co tutaj będziemy mieli do roboty w tej naszej pierwszej misji. Jestem ciekaw w ogóle, ile misji na sesję uda nam się zaliczyć i jestem też ciekaw, ile sesji będzie z Medal of Honor. Misja pierwsza. Okupacja. Poziom, spotkanie o północy. Zadania. Uratuj brata o imieniu Jacques. Otwórz drzwi garażu. Powodzenia. Okej, zaczynamy sobie w zasadzie w mieście. Nie mam pewności, czy to jest... Raczej wątpię, że to jest Londyn. Wydaje mi się, że to jest właśnie we Francji. Pierwsza misja jest dosyć prościutka. Zaczynamy sobie rozgrywkę i wsłuchajmy się teraz w soundtrack, który będzie miał tutaj miejsce. Przy okazji zobaczmy kontrolki. Okej, wszystko jak najbardziej działa w należytym porządku. Dla osób niewiedzących. R2 właśnie odpalamy sobie celownik, L1 sobie się czołgamy, L1 i R1 sobie lecimy na prawo, trójkątem możemy skakać, kółkiem możemy zmieniać broń, kwadratem chyba się, nie, kwadratem się nie strzelało, tylko X-em się strzelało, dobra. O, już mnie zauważyli, kurde, frajerzy. Dzwon, spierdylać ode mnie. Dobra, jeden padł. Dobra, w jaja dostałeś, gościu. Tam. Siedź cichutko, zamknij mordę i jedziemy z Koksem. Tak więc, graficznie w mojej opinii jak na 2000 rok. Okej, może nie ma tutaj, jakby to można powiedzieć, szału. Ale w mojej opinii udźwiękowienie, grafika tej gierki jest po prostu świetne. To jest po prostu świetne, no i... Sam klimat jakby tej gierki, no to są, mówię, pierwsze Medal of Honor, więc nie oczekujmy od tego nie wiadomo jakie grafiki, a też zauważmy, że gra wyszła na Playaka 1, a nie na Playaka 2, więc tutaj grafika no nie będzie jakaś super cudowna, ale na pewno jest lepsza niż niejedna gra z PS1 i tutaj chociażby graficznie chciałbym przyrównać takiego Harry'ego Pottera. No, Zara będzie, o, ciśnie po Harrym Potterze, mimo że go lubi. Tylko podkreśliłem, tak? Nie chodzi o to, że cisnę, tylko chciałem podkreślić. Dobra, chodź tu, gościu. Eluwina. Zabieramy co nasze. I co, teraz mamy nową broń, tak? Nie, jeszcze nie mamy. Aha, czyli po prostu póki co na razie nie będziemy mieli nowej broni, tylko na razie z pistoletem i będziemy z butelkami biegać sobie. Te butelki to są butelki, które jak się rzucało, to one po prostu rozpylały ogień. Tak więc miejcie to na uwadze. I teraz tak.
Ja pierdzielę, muzyka tu naprawdę daje klimatu. Dobra, mamy bombę i przy okazji amunicję od tego ziomka zabraliśmy. Co jest? Skąd? Won, prostaku, chamie, daj mi tutaj pozwiedzać, jak tu chcę poopowiadać trochę. Powiem wam szczerze tak, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tą produkcją, to na początku nie byłem trochę przekonany do Medal of Honor Underground, bo mój kuzyn, którego serdecznie pozdrawiam, Bartek, jeżeli będzie to oczywiście oglądał, a może któregoś razu obejrzy. Pamiętam, jak byliśmy mali, to mieliśmy coś takiego, że na początku tak trochę... Może nie, że mieliśmy ze sobą jakąś sprzeczkę czy coś, ale czasami jak byłem mały, to mnie trochę denerwowało, że gadał na jeden i na ten sam temat. Ale potem z czasu, z roku na rok się zacząłem jakby coraz bardziej interesować tymi tematami wojennymi i tak dalej. Pamiętam, że parę razy graliśmy w różne tytuły pokroju właśnie Call of Duty, chyba Modern Warfare. Graliśmy w na pewno jedynkę, dwójkę, w Medal of Honor też chyba trójkę żeśmy grali. Nie pamiętam, musiałbym sobie naprawdę przypomnieć, ale wiem, że trochę tych gierek potem mieliśmy ogranych. Siema, Jack! You came. There isn't much time. Follow me and watch your back. Militia are everywhere. Ta, on mówi tutaj, że mamy iść za nim, ale tak naprawdę będziemy musieli w tej misji go eskortować, dlatego że będziemy musieli teraz go osłaniać, dlatego że no Niemcy będą chciały tutaj go zestrzelić. A więc frajerzy, stulcie dziób. Biegnijmy za nim. Żeby nie było, że zaraz ktoś go z innej strony zaskoczy. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, pozwiedzałbym sobie takie miasto teraz. Oczywiście pod warunkiem, że nie byłoby żadnych żołnierzy, żadnych kurde tych, którzy by mi łeb odstrzelili. Bo nie chciałbym tego, albo nie chciałbym zostać zaaresztowany i potem siedzieć. Czy ja brata zabiłem? Nie, my restartujemy to. Fajny nawet obrazek, powrót do bazy. Ale jak ja to zrobiłem? Jak ja Żaka zastrzeliłem? Tak to my się bawić nie będziemy. Oj, nie, 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 tak my to się bawić nie będziemy. Dobra, musimy jeszcze raz w takim razie ogarnąć ten moment w gierce. I teraz, kurde, Żak, proszę, nie daj się zestrzelić. Proszę cię, błagam, kurde, nie rób tego. Co, on bez czapki jest? Nie, myślałem, że... Jezu, myślałem, że oni mu czapkę zestrzelili, bo czasami tak robią właśnie te skambagi jedne. Dobra, teraz może ja pójdę naprzód, żebyś ty nie oberwał kulki w łeb. To, że ja se tam oberwę, to wiesz, to tam... Najmniejszy problem. Ty uważaj, ty uważaj. No, przy okazji sobie tutaj wypiliśmy napój, który nas wyleczył. O, on też ich, kurde, ale on ich na hita bierze, co jest grane? Kurde, co ten typ, co ten Żak, kurde? Ale bierzmy jeszcze więcej ammo, 46 mamy. Zobaczmy, czy tutaj niczego nie ma, kurde, Żak, nie śpiesz się tak do przodu. Cholero jedna. My w ogóle do jakiegoś muzeum wchodzimy. Bez kitu, to jest trochę tak, jakbyśmy do muzeum jakiegoś wchodzili. A nie, to jest szkoła. Siemanko, siemanko, spóźniłem się na lekcję, co mamy pierwsze? A, historię, dobra, o Jezu. Ocenzurowana historia będzie, nie jest dobrze. Bo za czasów wojennych to ten, cenzurowali bardzo historię. Tak dla osób, którzy nie wiedzieli, bądź się nie interesowali, to taka ciekawostka z lekcji historii z technikum, że historia była za czasów wojennych mocno ocenzurowana. Dobra, masz, kurde, giń, frajerze. Tak więc o wielu tematach nie można było dyskutować. Dobra, yeah. Teraz brat wsiadł do traka, czyli Żak wsiadł do traka, a my musimy odpalić przycisk. Kwadrat, dobra. Musiałem ogarnąć, który to był przycisk do, powiedzmy, akceptacji. No jedź, jedź, Adam. Jedź, Żak. Co ty robisz, nie?
Oh no, dobra, dobra, uciekamy, uciekamy. Yes! Ciekawostki do poziomu Spotkanie o północy lub Midnight Rendezvous. Jest tutaj pewna historyczna nieścisłość. Otóż milicja oficjalnie nie istniała do 30 stycznia 1943 roku. W tamtym czasie istniała służba legionisty SOL. Formalnie milicję obywatelską utworzono 7 października 1944 roku. Nawet gdybyśmy unicestwili dosłownie wszystkich, to i tak Jacques byłby debilem, który tak czy siak by się wysadził. Bombowy chłopak z niego. Nie ma co. Jest tutaj pewna niespójność. Oryginalny Medal of Honor twierdził, że Jacques zginął ratując dzieci w szkole i że został on ustawiony tak, by eksplodował podczas gdy w podziemiu nie ma dzieci, a ciężarówka z amunicją, którą prowadził, eksplodowała. Potencjalnie programiści nie chcieli uwzględnić dzieci w FPS-ie. W poprzednim poziomie musieliśmy uratować Jacques'a, a następnie otworzyć drzwi od garażu, lecz wydarzyła się rzecz, która po dziś dzień mnie zastanawia. Dlaczego Jacques jest takim kurwa idiotą i się zabił? Dosłownie, chciałbym znać odpowiedź na te pytanie. Horror The Fallen. Mamy to, zaliczyliśmy misję pierwszą. Niestety Jacques nie przeżył, dlatego że się poświęcił dla nas. O matko, nie jest dobrze. No, niestety mamy jedną gwiazdkę, bo daliśmy dupy. Inaczej bym, wiadomo, miał 3 gwiazdki, no ale trudno się mówi. Ważne, że misja jest zaliczona. W każdym razie, niestety, Manon teraz została sama, dlatego że Jacques nie przeżył tego, bo wjechał w ścianę, no i jak widzieliście, ciężarówka zeksplodowała, tak więc no niewiele z niego raczej zostało. Więc teraz musimy sobie działać sami. Zasejwujemy sobie oczywiście, że tak. Ja się nazwę... Admirał Pomidor melduje się na rozkaz. Zobaczmy, co na slocie pierwszym mamy. Czy w ogóle miejsce będziemy mieli? A, mam tutaj. 22%. To ostatnio jak grałem sobie w Medal of Honor. Śmiesznie, nie powiem, że nie. Elegancko. No to jedziemy z koksem. And goes the dead. Ok. Czyli zaczynamy teraz misję drugą. The fight continues. Dobra, zobaczymy, na czym będzie polegać misja druga. Będziemy musieli sobie zobaczyć mniej więcej w pauzie teraz, bo w pauzie mamy jakby obiektywy, czyli coś, co jakby jest taką podpowiedzią, co będziemy robili w danej misji. Misja druga. Wśród umarłych. Zadania. Uszczelnij wejścia do katakumb. Znajdź sfałszowane papiery. Dobra, tak więc zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. Teraz niestety zostaliśmy sami. Jak pamiętacie, poprzednia misja zakończyła się w ten sposób, że musieliśmy zejść, ale no pamiętam, że żeśmy schodzili schodami, a nie drabiną. Ale no dobra, niech będzie. Kotła! Ja pierdziule, jaka muzyka, naprawdę, ej, to jest fenomenalna muzyka, nie? Mega klimatyczna. Co ty, kurde, uciekasz? Nie chcesz konfrontacji ze mną? Taki, kurde, chętny na bitkę byłeś, z kobietą nie jesteś w stanie się, kurde, lać? O ty frajerze, ty, kurde, seksisto jeden. Ja ci dam. Ja ci dam, kurde, frajerze, bakłażanie, zesrany, ty. Tutaj mamy jakiś nagróbek? Nie wiem, a może to był stół? Trochę jak nagrobek wyglądał, nie powiem, że nie. Tak go dojedziemy, patrzcie kurde, co za typ. Wow, skąd? A stąd? Drugi ścizian. Ja będę musiał ocenzurować, bo wiadomo. YouTube bardzo nie lubi, jak się mówi takie rzeczy i potem jest demonetyzacja. Czekaj ta chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Jedziemy z koksem. Dobra, dobra, teraz tak. Muszę ogarnąć to, czym ja skończyłem. Teraz nie wiem, czy jak idę tutaj, to ja się cofam, czy tutaj muszę iść. Chyba tu muszę iść. Co tu mamy?
Uhuhu! Ktoś tutaj sobie popijawę robił. Nie, nie, dobrze, kurde, zamiast strzec miejsca, to ten se, kurde, opierdziela się. Ale dobrze, dostałeś kulkę w łeb, to przynajmniej nie będziesz tutaj marnował miejsca w wojsku, że tak powiem. Ponieważ jesteś bardzo mega nieodpowiedzialny. Dobra, tutaj żeśmy wybili tamtego, więc jak teraz szliśmy w prawo, to teraz idziemy na wprost. Dokładnie tak. I teraz sprawdzamy. O, 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 u góry ktoś był. Co za idiota, bez kitu. Ale cymbał. A jego broni nie mogę mieć. Ja. Co tu mamy u góry? Czekajcie, a my coś chyba mamy, nie? A, mamy nową broń przecież, zapomniałem, kurde. O, tu teraz ja cię dojadę, gościu, jeden z drugim. O, uciekamy. Uciekamy. Okej, okay, jeden tunel, że tak powiem, został rozpierdzielony w katakumbach, więc teraz potrzebujemy pozostałe rozpierdzielić. Ja zapomniałem kompletnie, że my nową broń mamy przecież. SMG mamy teraz. SMG. Jedną z lepszych broni. Patrzcie, jak ona ich dziurawi jak ser szwajcarski, bez kitu. Ten zaczął w ściany strzelać, jak już padał. Co za typ. Nie, oni są nieźli, kurde. Jeżeli chodzi o ich animację, to oni po prostu jak giną, to jest to wszystko przepiękne dosłownie, nie? Na razie, jeżeli chodzi o nasz stan zdrowia, to jest gitara. W ogóle powiem wam, z czego skojarzyłem, że ja grałem w tę gierkę? Chociażby po tym kompasie właśnie, tam wiecie, północ, południe, wschód, zachód. Ten jest na tyle charakterystyczny, że jak byłem mały, to zapamiętałem dosłownie pikselkę do pikselki. I jak sobie przypomniałem parę ładnych lat temu o tej gierce, to byłem normalnie w szoku, że o Jezu, to było to, to pamiętam, jak w to mój tata grał, nie? Ja chwilę w to grałem, jak potem podrosłem. Masakra, jakie to jest piękne, kurde. Chociaż z drugiej strony przykre, bo czas tak szybko leci, że niedługo wiecie, 30 lada moment i będzie dopiero, kurde, plucie sobie w brodę. Dobra, walcie się, frajerzy. Idziemy teraz drabiną do góry. Drabiną do góry, powiedziałem. Kurde, traf chociaż w tą drabinę. No, elegancko. Teraz tak, czym się kucało? O, tym się kucało. Uwaga. Idziemy tam. Bez zbędnego pitolenia. Załatwimy sprawę. Co tu mamy? Mamy tu papiery. O, elegancko. Czyli coś, co mieliśmy wziąć. Dobra, papiery mamy ogarnięte, więc teraz będziemy musieli ogarnąć dalej te tunele. Czyli rozpieprzyć dalej te katakumby. Żeby mieć misję zaliczoną. Dobra, o dziwo, w ogóle z takiej wysokości nic nam się nie stało, gdzie w większości gier po prostu już zaraz nasz bohater by stękał, a tutaj nasza bohaterka widać, że jest z innej gliny ulepiona, tak więc bardzo dobrze, to mi się mega podoba. Tam u góry widziałem, że są, ale nie, my się na razie nimi nie interesujemy, tu jest studnia.